TVP Info. Ja chciałem zapytać o rolę Fundacji Batorego w tym dzisiejszym wydarzeniu, bo jej nazwę odnajdujemy na tym slajdzie. Co pewnie ważniejsze, panowie obaj występują na tle logotypu Fundacji Batorego. Czy ona w jakiś sposób jest związana z tym dzisiejszym wydarzeniem? Bo na przykład, co pewnie znamienne, nie stoją panowie na tle Fundacji Akademii Samorządności, która przecież działa przy Prawie i Sprawiedliwości. Czy jest jakaś rola Fundacji Batorego w tym wydarzeniu, czy nie? Panie redaktorze, no, Fundacja Batorego kiedyś bardzo zaangażowała się w przedsięwzięcia profrekwencyjne. No, w związku z tym sądzimy, że jest dzisiaj uradowana tym, że formacja, która no, nie jest, jak sądzę, szczególnie ceniona w fundacji, też się w to angażuje i to w machu fundacji, skądinąd jestem wdzięczny, że mogliśmy wynająć tą salę, bo w wielu miejscach w Warszawie nie można w tej chwili wynajmować sal. No, spotkamy się z odmowami, także to jest przykład tego, że można się bardzo różnić, bo my się bardzo różnimy i jednocześnie zachowywać pewne standardy. Jesteśmy wdzięczni. Ja może dopowiem, że to jest też tradycja debat Prawa i Sprawiedliwości, jak Państwo zauważyliście, że na ogół te debaty są związane z jakimś miejscem, które merytorycznie jest związane z tematem debaty. Ursus, Polska Akademia Nauk, chociaż później nam już nie pozwolono wynajmować sal w tym szacownym gmachu, w którym ja pracuję. Ale jeszcze a propos Fundacji Batorego. Ja jestem współpracownikiem Fundacji Batorego od samego początku tej fundacji i uczestniczyłem w wielu projektach jako konsultant, uczestnik, słuchacz, dyskutant w wielu projektach właśnie prodemokratycznych. Ta fundacja zajmuje się wieloma sprawami, ale między innymi właśnie zajmuje się takimi projektami, które są związane z poprawianiem polskiej demokracji i stąd projektami także profrekwencyjnymi, o których mówił pan prezes, także projektem dotyczącym funkcji kontrolnej demokracji, tych organizacji strażniczych, więc to jest naturalne miejsce do takiej debaty i dla mnie też jest to naturalne miejsce, mimo różnic programowych, mimo tym, że z panem Aleksandrem Smolarem na przykład często się spotykam.